Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś trochę hałasu wprowadzimy w naszą spokojną rzeczywistość. Aleksandra Niewiara, przedstawiciel organizatorów 26. Krajowego, a właśnie, że nieprawda, wcale nie krajowego, tylko normalnego festiwalu Drumfest, czyli dawniej po prostu festiwalu perkusyjnego. Dzień dobry, pani Olu. Dzień dobry, witam serdecznie. To już 26. raz, to już trochę zobowiązuje. Wprawdzie ten ćwierćwieczny jubileusz już za nami. Tak jest. Więc to, co się działo w zeszłym roku, myślę, u niektórych na pewno w pamięci tkwi. A czego możemy się spodziewać w tym roku? Jakich fantastycznych atrakcji? W tym roku, jak co roku, każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz Opola gramy w wielu różnych innych miastach. Zawitamy w Brzegu, w Oleśnie, w Wałbrzychu, Katowicach, Gliwicach oraz w Chorzowie. Czyli tak rozpełza się ten festiwal coraz bardziej na południową Polskę. Tak jest. No ten Wałbrzych to chyba najdalej do tej pory. Czy było dwa lata temu graliśmy w Wałbrzychu. Też był Wałbrzych. Tak, graliśmy w Wałbrzychu. No właśnie, ale to chyba taki terytorialny zasięg, to dalej niż Wałbrzych na razie nie sięgamy. Nie. Wszystko jeszcze przed nami. Wszystko jeszcze przed nami, tak jest. Tak jak wspomniałam, każdy znajdzie coś dla siebie poprzez przeróżne gatunki muzyczne, począwszy od jazzu, od bardzo mocnej światowej klasyki, jak co roku, poprzez bardzo mocne brzmienie bębnów metalowych, poprzez etniczne korzenie pomieszane z polską muzyką. To się tak muzyką. Dobrze dość składa, że perkusja i instrumenty perkusyjne towarzyszą ludzkości od bardzo wczesnych momentów, od momentu, kiedy nasz przodek znalazł kawałek kości i kawałek pustego pnia, stuknął w niego parę razy i stwierdził: o, to brzmi nawet jakoś, i tak w ten sposób powstała muzyka, podobno, tak niektórzy twierdzą. Więc ta szeroka gama, to szerokie spektrum muzyczne absolutnie nie dziwi. Już sama nazwa, myślę, festiwalu Drumfest, że festiwal perkusyjny, może być dość myląca. Bo przecież artyści, którzy przyjeżdżają, to nie tylko perkusiści. Oczywiście, i w tym roku będzie bardzo podobna sytuacja. Począwszy od perkusisty, którego nie muszę przedstawiać, pana Terego Bozio, który powraca bardzo chętnie na Drumfest w tym roku również. Bardzo mu się spodobało. Poprzez trzecią gitarę świata, pan Frank Gambale wykona w Filharmonii Opolskiej jedyny koncert w Polsce ze swoim zespołem. Jest człowiek, który oprócz Joe Satriani czy Steve'a Vai'a, tak jak powiedziałam, jest trzecią gitarą świata, także mocno gitarowo. No pewnie jeszcze teraz by się oburzyli, że jeszcze Yngwie Malmsteen jest na drodze, ale to już tylko ortodoksi, tak. Tak, bardzo mocny basista, który w Opolu również rozpoczyna swoją europejską trasę koncertową The Greatest Hits, to jest pan Stu Hamm, który... Też nazwisko, myślę, no, na pewno z pierwszej ligi. No. Z pierwszej ligi, oczywiście. Współpracował z Chickiem Corea, z Billym Cobhamem, a w Opolu zagra również fenomenalnym perkusistą, Craig Blundell. Wystąpi na perkusji. Jest to obecnie bardzo rozchwytywany perkusista, pedagog, który również koncertuje ze Stevenem Wilsonem. Tak? Czyli jak rozumiem, pedagog, to znaczy, że pewnie jakiś workshop wszędzie, jakieś warsztaty. Planujemy, pracujemy nad tym jeszcze, żeby akurat on również wykonał te warsztaty. Oni rozpoczynają swoją trasę koncertową, a kończą Drumfest w Opolu, tegoroczną edycję. Także zapraszam serdecznie, bo będzie się działo. Jak to jest ze zbieraniem tych ludzi, którzy potencjalnie mogą, i później oczywiście z negocjacjami, żeby wystąpili w Opolu. Próbujecie się wbijać w europejskie trasy poszczególnych artystów, czy próbujecie iść szerzej i na przykład ściągać ludzi, żeby wystąpili tylko na Drumfest, albo żeby może przyjazd na Drumfest był początkiem bądź jakimś elementem organizowanej trasy koncertowej? Powiem więcej, wszystkie te aspekty, które pan wymienił, jak najbardziej wchodzą w grę, aczkolwiek już jest 26. edycja tego festiwalu i jest on naprawdę rozpoznawalny, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I artyści często piszą do nas sami. Czy już macie zamknięty line-up, my byśmy chcieli wystąpić. Często są w Europie, to jest też ułatwienie, jeżeli chodzi o budżet, wiadomo, jest to bardzo ciężka sprawa. Natomiast często piszą sami, czy mogą wystąpić, czy również ich menadżerowie zwracają się do nas i wtedy już gustami dyrektora artystycznego. Jeżeli to się tak odbywa, to już jest absolutnie dowód na to, że festiwal dość mocno wszedł w europejską przestrzeń muzyczną. No ale przecież to trudno, żeby było inaczej, bo występowały tutaj takie gwiazdy, że właściwie wszyscy, nie tylko fani tych konkretnych gatunków muzycznych, ale po prostu ludzie, którzy słuchają muzyki, doskonale znają te nazwiska, choćby Ian Paice, perkusista Deep Purple, tak jest, choćby Bill Bruford, można by pewnie wymieniać i wymieniać. W tym roku może nie ma takiej absolutnej lokomotywy poprokowej, jak bywały do tej pory. Ale te nazwiska, które pani wymieniła, no jest klasa, jest klasa. To dość duże przedsięwzięcie logistyczne chyba.
jesteś spiąć ten festiwal. Tak jest. Tym bardziej, że my jako Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne jesteśmy organizacją non-profit, więc cały budżet festiwalu pochodzi z dotacji bądź z różnych grantów, o które mocno się staramy. Więc najpierw musimy nazbierać, że tak powiem, pulę pieniążków i później możemy zobaczyć, jak możemy działać. I działamy z tym, co mamy. Nie jest łatwo, ale robimy wszystko, co możemy, żeby było dobrze. No to teraz taką hipotetyczną sytuację sobie wyobraźmy. Zamknęliśmy 25. Drumfest w zeszłym roku. I co? I od razu siadacie do tego, żeby zaplanować i wymyślić następny festiwal? Oczywiście, ponieważ festiwal kończy się pod koniec października. Następnie jest oczywiście rozliczenie wszystkich dotacji i już trzeba planować, bo już się otwierają konkursy ofert na kulturę i na przedsięwzięcia kulturalne. Także to jest całoroczny proces, żeby ten miesiąc, ponieważ zaczynamy chociażby w tym roku 24 września, kończymy 28 października, także jest co robić. Jest tych wydarzeń ponad 40. A planowanie wykonawców? Wiedziała Pani, że właściwie najpierw staracie się zabezpieczyć pieniądze, tak, a dopiero potem ściągać wykonawców. A nie jest to czasem tak, że widzicie, o kurczę, ten człowiek będzie tutaj w Europie i choćby się waliło i paliło, to ja chcę go mieć tutaj. Jest tak również. Jest tak również i dokładamy wszelkich starań, czasami rezygnując z mniejszych rzeczy na koszt tego większego artysty, żeby przedstawić o polskiej publiczności najlepszą muzykę, jaką się tylko da. To jest taki festiwal trochę, można powiedzieć, wielki festiwal wśród małych festiwali, tak? Tak można by to nagrać, czy mały festiwal wśród wielkich festiwali? Które określenie bardziej Pani odpowiada? Padło takie stwierdzenie, że ten Międzynarodowy Festiwal Drumfest, który trwa przez miesiąc, jest jednym z największych festiwali w Europie tego typu. Z tego względu, że chociażby mamy Main Festival, który trwa jeden dzień. Tam też są przygotowania półroczne, to jest jeden dzień. Jest sam ten festiwal w Londynie, który trwa weekend. My gramy miesiąc. Bardzo intensywnie, warsztatowo, koncertowo. Międzynarodowe konkursy, które już mają rangę światową. Przyjeżdżają tutaj ludzie z Japonii, z Francji, żeby przedstawić swoją twórczość przed międzynarodowym jury. Także to już jest bardziej takie prestiżowe. No, konkurs Chopinowski to może jeszcze nie jest, ale zmierzacie chyba w tym kierunku. Teraz chyba też dużo łatwiej rozmawiać z artystami niż za początków. Te wszystkie początki Wojtek Lasek wielokrotnie o nich opowiadał, o tym bieganiu na pocztę w celu odbioru faksu, bo przecież nie było, a w tej chwili wystarczy napisać maila, ewentualnie skontaktować się poprzez któryś jest z komunikatorów. Jest wszystko, tak, dokładnie, jest, więc teraz jest z każdej strony atak. Jest dokładnie wszystko. To jeszcze chciałem zapytać, to pytanie się musi pojawić, ponieważ ja wiem o wielkim marzeniu Wojtka, o tym, żeby pewien Phil wreszcie zawitał do Polski i konkretnie do Opola. I wiem, że jakby dialog z panem Collinsem został nawiązany. Dialog z panem Collinsem podtrzymywany jest praktycznie z roku na rok. Staramy się mocno, piszemy, że po raz kolejny bardzo nam zależy, żeby przyjechał. Była taka sytuacja, że dostajemy odpowiedź, nie bezpośrednio wiadomo od pana Collinsa, tylko z jego biura organizacji. Parę lat temu była to kwestia tego, że nie zagra na perkusji. Prosiliśmy, żeby po prostu dla nas zaśpiewał, dla opolskiej publiczności. Natomiast widzę, że teraz wraca powolutku do grania, tak, więc może nic straconego. Na pewno nie w tym roku, ale nie będziemy się poddawać i będziemy próbować cały czas. Nie, bo ja jestem przekonany, Wojtek miewa momenty zwątpienia, że bo coraz trudniej organizuje się przecież w ogóle wszystkie imprezy, tak, coraz trudniej jest z pieniędzmi i ten rynek staje się coraz trudniejszy. Ale wiem o tym na pewno, że dopóki Wojtek nie osiągnie tego swojego, nie dogoni tego swojego marzenia, to Drumfest będzie się odbywał. Czego oczywiście życzymy. To powiedzmy jeszcze teraz, od kiedy zaczynacie, gdzie można kupić bilety, gdzie w ogóle szukać informacji o imprezach. Rozpoczynamy festiwal 24 września wspólnie z Radiem Opole w Państwowej Szkole Muzycznej. Rozpoczynamy koncertem. Mirosław Sitkowski zaprasza, Melanie Charles. Sitek, tak, proszę uprzejmie, Opolanin z Krakowa, tak? Wystąpi wspólnie z Krakowianin z Opola. Z haitańską piosenkarką, także będzie piękny koncert, dość mocno jazzowy, bardzo fajne granie. Także serdecznie zapraszam. A już mówiąc o Philu Collinsie, dla fanów Genesis mamy coś specjalnego w tym roku, ponieważ 5 i 6 października wystąpi The Carpet Crawlers. Jest to jeden z bodajże dwóch autoryzowanych przez Genesis, taki tribute band tak zwany. Ale słuchając linków z koncertów, bądź też z prób właśnie tego zespołu, zamykam oczy i jeżeli jak śpiewa mi Brian Cummins, ja słyszę gdzieś tam Phila Collinsa. Także to powiedzmy jeszcze, gdzie można, jakieś strony internetowe, gdzie można znaleźć wszystkie cały informacje. Cały rozkład jazdy, że tak powiem, festiwalu, łącznie z warsztatami, konkursami, wszystkimi koncertami we wszystkich miastach, jest na naszej stronie internetowej www.drumfest.pl.
Bilety są dostępne na Ticket Pro, w salonach muzycznych Ragtime, Mediamarktach oraz Empikach. Także szerokie spektrum dostania się na każdą naszą imprezę. Zapraszamy serdecznie. My również przyłączamy się do tych zaproszeń. Aleksandra Niewiara, jedna ze współorganizatorek, bo trochę Was tam przecież pracuje, festiwalu DramFest 2017, 26. Festiwalu DramFest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam.